Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy na sprzedaż kolejne gołębie pochodzące z hodowli kolegi Andrzeja Głazika. Aukcja tam jeszcze trwa, ale my już sobie robiliśmy następne młode z rocznika 2016. Oczywiście są to gołębie w dalszym ciągu z tych wszystkich linii, które kolega Andrzej Głazik u siebie gromadzi, czyli to są gołębie pochodzące z Morisa Matewsa gołębi, z gołębi Andrasa Drapy, Janseny od Barcza, to są gołębie Rainera Pittmana, to są gołębie Brass Penning, no masę różnych linii, Vandenabele i wiele, wiele innych. Natomiast tutaj chcemy kolegom pokazać kilka gołębi, dosłownie kilka. Tutaj na przykład mamy gołębie rozpłodowe, które kolega ma u siebie, czyli to jest na przykład, zacznijmy może od tego, to już Andrzej powie, co to są za gołębie, o Morisa Matewsa tylko nadmienię, a kolega powie dokładnie, co to są za gołębie. Myślę, że to jest jedna z najsłynniejszych par w Europie. One pochodzą od Mateusa, to jest plastron. Zobaczycie w rodowodach. To są oryginały Morisa Matewsa właśnie, tak, plastron i Maria. To jest oryginalna para, co wydała dwóch złotych medalistów. Później ich, to są następne, ich dzieci wydały dwóch brązowych medalistów, czy jednego, ja już teraz nie pamiętam, dwóch chyba. I w zasadzie widzimy, wygląda jednakowo prawie, nie? Tak. To one powinny się znajdować w złotej klatce. Trzy lata temu miał ofertę za 50 tysięcy euro, nie sprzedał. W tym roku poprosiłem go i poprzez księdza Jerzego i to kupiliśmy za normalne pieniądze. I ja w zasadzie nie targowałem się, po prostu wziąłem. To są rodzynki jedyne na świecie w swoim rodzaju. Tutaj kolega właśnie teraz bierze samca, to jest plastron. Plastron. Tak. Tak sobie popatrzymy. Co ciekawe, on jest z 2006 roku. 2006 roku. Czyli ma 10 lat, ale tak wygląda, 10-letni gołąb. To jest skrzydło jego. Zobaczcie, on ma, ile pudru ma na sobie. O. W ręce, no, przyjeżdżają do mnie koledzy i no, pokazuję im, jak powinny wyglądać rodzice na przykład olimpijczyków. Nie? No to ci, znaczy, jak wyglądają? No weźmie do ręki i oglądają. Są piękne. Przede wszystkim są zadbane. Zobaczcie, to wszystko możemy go włożyć do wody, ręka biała i z niego spływa. To jest bardzo stary gołąb, ale jeszcze w życiu czystego jajka. To 10 lat to jest tam, nie jest tak bardzo stary. No. A tam jest też samiczka, samiczka jest trochę młodsza, z 2007 roku. To jest Maria. Maria, tak? Tak. O. Ale nie, ja nie dałem 50 tysięcy euro za tego gołębie, ale taniej, zdecydowanie to kupiłem. On to ze względu na to, że u niego dość seryjnie kupuje właśnie z tych brązowych medalistów, które zdobyły medale na olimpiadzie, ze złotych medalistów. Całą kolekcję kupiłem gołębie od niego, latających w tym roku, latających takie no bombowo. I niebawem rozpocznie się też sprzedaż. To jest skrzydło Marii, no jedna z najsłynniejszych matek w Europie, jeśli chodzi o złotych medalistów. I te gołębie Mateusa super latają, bo pasują do drap, pasują do Jansena. Sprawdzaliśmy to, wysyłając gołębie do naszych kolegów, ale o tym za chwileczkę. Tutaj popatrzmy jeszcze, bo to jest samica, samiec, oni są niebieskie i mamy jedną córkę z tej pary dodatkowo. I córka, co jest ciekawe, wygląda tak bardzo samczo też, nie? Pokażemy ją, bo to chyba ta jest, tak? To jest ta? Tak, a tak? To nie jest samiec. Nie, to właśnie... To jest samica. Dlatego pokażmy, bo to jest co ciekawe właśnie z tej pary, z tego kojarzenia. To też jest nabyte razem z tymi wraz... Nie, dużo wcześniej. Dużo wcześniej? Tak. A, ale zobaczmy, samica wyglądająca jak samiec. To jest gołąb, który pierwsze dwa lata był lotowany... Tylko ten jest młodszy, 2009 rok. To jest oryginalna siostra złotego medalisty, aczkolwiek miała lepszy od niego wynik, jeśli chodzi o wynik na olimpiadę, ale to nie był rok olimpijski. To jest z tej samej pary, co złoty medalista, ten u mnie jest 267-268 numery końcówek. Popatrzcie. Złoty medal w kategorii Sport F na 2011 roku w Poznaniu. To jest oryginalna siostra tego złotego medalisty. Nie, no to są bombowce. No, po tej samiczce wystawimy do sprzedaży na wiachne gołębie. Nie wcześniej, bo po prostu rozbudowuje całą kolekcję Mateusa, dlatego że sprawdziliśmy, one pasują w zasadzie do wszystkich jansenowatych. A wziąć to do ręki to jest marzenie. I takie gołębie musimy hodować.
Tu oprócz tych gołębi pochodzących z tych gołębi Maurisa Matewsa, bo to jest nie tylko te, Maria i Plaston, ale też tam jest i Denymia w rodowodach, też druga słynna para i inne gołębie. Natomiast mamy też jeszcze gołębie... To co mówię, numer jeden rozród, prawdopodobnie przyjedzie do mnie też ta para. Ja mam dzieci chyba tam z sześcioro po tej numer jeden. To w rodowodach zobaczycie te gołębie, bo są wystawione kilka sztuk na aukcji teraźniejszej. Na następnej coś będzie, na następnej. My będziemy się też starali pokazywać, jaki kolega w rozpłodzie ma te swoje linie i takie grupy, powiedzmy, bo teraz u góry tutaj masz gołębie jakie? To są Kopman Prange. Popatrzcie się. To jest jedna rodzina. To są gołębie wyhodowane u mnie. Do ręki, popatrzcie do końca, sobie. Mini przez kratki nie widzimy za bardzo. Proszę bardzo. Pokażmy tutaj kolegom. Więc tak. Myślę, że to, ja nie pamiętam, ale to jest ojcem jego Kopman 366, a matką 748 albo 749. Czyste gołębie od pana Putmana. On miał tam bardzo dobre gołębie, nabywam tak. u Putmana. Pokaż mi skrzydełko. I teraz popatrzcie, to jest zupełnie troszeczkę coś innego, nie? Tylko te gołębie, właśnie tu jest dużo krwi Kleine Dirka i jego siostry, zapomniałem jak się nazywa. I te gołębie latają już trochę dalej jak 700 km. One lecą spokojnie dystanse, dalekie dystanse, jednodniowe, no bo to z tego jest też ta najsłynniejsza, nie Wonder Lady. Golden Lady? Nie, Golden to jest babka. Ale o których gołębiach? Prababka Kopmana. Nie za bardzo. Jak ona się nazywa? No jakoś tam. W każdym bądź razie one potrafią, to była najlepsza samica Holandii, nie? Na dalekim dystansie i jednodniowym, 800 km. Tu jest Prange. Jak zobaczę na numer, nie wszystkie pamiętam. Z tych gołębi, sprzedajemy gołębie do latania. To zawsze wyhodowujemy gdzieś około, nie po oryginałach, ale po dzieciach oryginałów. Takie, co już się tu zaaklimatyzowały i one wszędzie latają w Polsce, za granicą. I to jest Ringlos na Ringlosa. I wychodzą, popatrzcie, wyszedł taki marmurkowaty, to Wiansena, nie? Ale jak jest srebrzysty niebieski, teraz muszę ułożyć mu te pióra. Drugi rząd odbudowuje cały, dosłownie cały. Zobaczcie, to wszystko są nowe pióra. To nie to, że jakieś stare zostało. No, tak wygląda. No i po tych właśnie... A którego roku ten jest gołąb? Obrączkę tam poprosimy? 2010. To jest 20. Czyli ma 6 lat. 20. I no, niektórzy mówią, no dobra, ale oryginały będą latać? Latają. Zaraz pokażemy dokumenty. To jest Kopman Prange z Ringlosa. Akurat nie mam srebrzystego samca. On jest normalnie jak sreberko. Taki kolor ma. I to wychodzi czysty Ringlos i to jest właśnie ten odcień z Bertrixdorfera, tego słynnego gołębia. Tutaj masz Janseny, tak? To są pobarcza tych, czy których? Tak, pobarcza. I teraz zobaczcie, jak to... No akurat niebieskich nie wziąłem, no. Tam ich jest 70 sztuk. Takie, pierwsze z brzegu. To nie to, że który ładniejszy do pokażmy go, bo tutaj przez statkę złapane, pierwsze takie, o. O, ale to... Co są... O. Muszę wam powiedzieć, że oryginały te, co od Erika Barcza, są 1/4 mniejsze. U mnie, ja nie wiem, co się dzieje, te gołębie rosną takie konie wielkie. To jest którego roku gołąb ten? 2014 chyba. To jest 2014, tak. I to po tych gołębiach właśnie, tylko że co? Ja paruję te od Barcza, jedno pokolenie między sobą, dzieci po nich znowu między sobą, ale to do latania to już dajemy na Prange, Kopmana, na Janseny jeszcze mam z linii od Aircampa i one wtedy dobrze się sprawują. Zobaczcie, jak ten gołąb się rozgląda. One nie są łapane w ogóle do ręki. One już wrodzony spokój mają. Zobaczcie, jaki on jest inteligentny, nie? On patrzy tutaj, żeby usiąść się. Może Mija mu się podoba, co? Maria ci się podoba, chłopie. Weź popatrz na nią, no. Zazdrosny. To jest zachowanie gołębia, który jest spokojny. On to jest samczyk, tak? To jest chłopak. A tam jest samiczka?
Czy też samczyk? To jest samiec też. Też. To Jansenów, no... One bardzo podobne widzę są do siebie. One muszą być. Słuchajcie, ja mam Jansena od Barcza, Eryka Barcza. Nie mogliśmy od niego kupić gołębi, ja już to pewnie mówiłem, dlatego że przed nami, nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać, przed nami rok czy dwa lata, jak ja się do niego zgłosiłem, któryś tam był z Polski, gościu, wziął gołębie, nie rozliczył się, oszukał go i on nie chciał mieć nic wspólnego z hodowcami z Polski. Dopiero pojechaliśmy tam na miejsce, oczywiście z Jerzym, naszym przyjacielem, witam Ciebie Jerzy, Jerzy Kostosz. I gdzie on pojedzie, zawsze można na niego liczyć, że coś się kupi i w normalnych cenach. No sutanna też swoje robi. Koloratka. Tak. Tu? To możemy kupić w sklepie Archistena taką właśnie koloratkę i ten. I jeździć tą. To nie problem. Teraz to są chłopaki z drapy. To jest 2,10 i... No, tak, chodź. I tu chcemy pokazać po prostu kilka takich gołębi, jakie kolega Andrzej w rozpłodzie ma. To jest syn Champa. To są dzieci. To jest rodzeństwo tych gołębi, które mamy na aukcjach. A tak jak kolega tak, powiedział... Bracia, siostry, tak, a kolega Andrzej powiedział, że właśnie po tych gołębiach kolega Andrzej oferuje później w takim terminie odpowiednim do wykorzystania gołębi w lotach te gołębie właśnie. To jest 100% czysty drapa z Karla. Ja go wezmę do ręki. Tak. I on wydał co lata upięczkiego samica. Ona już teraz, nie wiem, szósty rok, już jako roczna była najlepszym gołębiem w kategorii C, czy maraton w okręgu Gdańsk, nie mówię o oddziele, na wystawie ogólnopolskiej jakąś tam nagrodę zdobyła. Ale to już nieważne. Ten gołąb pojechał na wystawę ogólnopolską. Na dziesiątki tysięcy gołębi przecież latają w tym kraju. Ten gołąb, okazuje się, że drapy są wspaniałe. To jest z Karla, a to jest gołąb z Champa. Z Champa czy z Karla, myślę, 11-14 chyba jest jego. 10872, tak, to jest po rocznie. On był. 11-14 to jest stara numerze, obrączka. No, my mówimy o numerze końcowym gołębi drapy, które są tutaj w rodowodzie. Tak, te gołębie tak. Mamy też na aukcjach, właśnie po tych gołębiach 11-14, 10-38, 10-39, kolega ma tam 330. I teraz sobie popatrzmy na skrzydełko tego gołębia. To jest gołąb, który siedzi w wolierze. One nie zrobiły w powietrzu ani jednego metra, ani kilometra. To taką małe woliery masz? Bo tam w wolierach to jednak metr zrobił. Wolierę, ale one nie latają. Nie latujące po prostu, nie lotowane. Brat tego gołębia wrócił spod Warszawy. Spod Warszawy nigdy kółka, nigdy na dworzu nie był. Słuchajcie, uciekł po sprzedaży? Trzy gołębie mi w tym roku wróciły. Ciemny, którego nie możemy złapać. Tu lata przy gołębnikach? Lata skubaniec i takie byśmy musieli czujniki, wszystkie kamery powyłączać, światła, żeby go w nocy złapać. Tak mądrze siada, że... I to jest hodowcy, ale spod Włocławka. Nigdy też ten gołąb na oblocie nie był przyzwyczajany. Półbrat tego, Karla, z Karla przyleciał, deszcz padał rano, do południa. Mokry gołąb wyiskał się do tego i lornetkę, odczytaliśmy numer obrączki rodowej, patrzymy, kurczę, niemożliwe. Może nie podobał się komuś i przywiózł go, wypuścił. Nie, dzwonię do właściciela, do tego gościa, który to kupił. I ja mówię, kolego, a to jeszcze masz tego gołębia, numer taki i taki. Tak, oczywiście. A gdzie on jest? No, w gołębniku. No, mówi wieczorem. Wieczorem poszedł, sprawdził, odzwonił i mówi tak. Mówi, wie pan co? Co pan tu za bzdury opowiada? Mówi, ten gołąb jest. Słuchajcie, zrobił tyle kilometrów z powrotem, a muszę jedno powiedzieć, on bardzo źle siadał na dach. On nie umiał fruwać, powiedzmy, obrał kierunek, GPS-a włączył, przyleciał tutaj. No dobra, ale siadał źle na dach. Widziałem, że ten gołąb się męczy. Ale jak wrócić? Obrać kierunek potrafił. Dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja. No nie będę wam więcej, o to akurat oczy szklane ma, dużo jest hodowców, którzy podziwiają oczy, ja też podziwiam, ale podczas parowania w ogóle tego nie biorę pod uwagę. Skarla, odróżnijcie gołębie Skarla, tam matka była z Król Królowa i z dołu coś z Goclera była. I one są takie, zobaczcie, takie wałek równe, nie jest rozbudowane tu. Napęd okrągły ma, nie ma tej dużej fałki takiej, tego potężnego mięśnia, tylko ten mięsień to jest wał. I tak Karl wygląda.
I z tego karla wychodzą gołębie, którym nie wszystkim się hodowcom podobają, ale fantastycznie latają. Myślę, że w Polsce nie ma takich drap na dzień dzisiejszy, które ja mam protoplastów. Mam z karla, z czampa, z tych gołębi nie będę wymieniał, ale całą tam ponad 30 gołębi. Z nich wyszedł Poker Face, super gołąb, z Poker Face'a wyszedł Skyfighter i ja uważam, że umie źródło. Gołębi jeszcze było. Kolega Grochowski ma bardzo dużo gołębi, też tak. Właśnie branych bezpośrednio. Tak, tylko, że ja pokażę drużynę z moich drap w Polsce, z różnych gołębników, jeden gołębnik taki byle jaki. I w pierwszej, gdybyśmy zmontowali wynik w zeszłym roku na przykład do GMP, to by był pierwszej 20 wynik. Niech pokaże ktoś mi drapę w Polsce, co tak latają. Samochwała w kącie stała, ale lubię opowiadać o gołębiach. Nigdy się za bardzo tu będziemy nie mieli jeszcze okazję, bo chcemy tutaj z kolegą Andrzejem taki cykl prezentujący gołębie kolegi Andrzeja, te z rozpłodu, te, które nabywa, i będziemy sobie mieli dużo czasu na to, żeby pokazywać. Natomiast teraz na razie już dziękujemy koledze i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. No.